Gość po ósmej. Pamiętajmy, że jako obywatele wciąż nie mamy odporności populacyjnej, a to oznacza, że jesienią będziemy witać w szpitalach, oby jak najmniej tą liczbę, ale głównie antyszczepionkowców. Na zachorowania możemy być jakoś tam przygotowani, byleby był to łagodny przebieg, który nie wymaga hospitalizacji. I ku temu przede wszystkim służą szczepienia, nie tylko po to, żeby nie zachorować, ale przede wszystkim, żeby uniknąć ciężkich powikłań. Więc jest ogromna odpowiedzialność nas wszystkich, którzy jeszcze się nie zaszczepili, dlatego że my stanowimy ten rezerwuar wirusa, w którym wirus może mutować i sprawić, że pojawią się mutacje, na które szczepionki będą mniej odporne. Teraz czujemy się nieśmiertelni, czujemy się coraz lepiej, czujemy się optymistami, jest lato, zachorowań nie ma dużo, ale jesienią trzeba będzie spojrzeć w oczy prawdzie i te osoby, które nie zaszczepiły się, usłyszą chyba najgorsze słowa, jakie można w życiu w kontekście różnych zdarzeń usłyszeć, czyli za późno.